ludziom życie i zmartwychwstanie, wysłuchaj prośby, które my grzesznie z bólem zanosimy za Twoje sługi, Franciszka i Stefana, wyzwól ich z więzów śmierci i daj im udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Wam pić ze źródła wody życia. Jesteście i w proch się obrócicie, ale Pan was wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyjcie w pokoju. Złożymy ciała naszych braci kapłanów w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych. I odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszych braci, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Wieczny odpoczynek raczy mi dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.